Powiem tak, widzę screeny po prostu z tego moda, jak się on uruchamia i wygląda przepięknie, nie? To jest mod stworzony idealnie dla mnie i on definitywnie pokazuje, że jestem centrystą, nie? O, jaki fajny ekran startowy! Ohio! A, no i byczku, jak ci się film podoba, pamiętaj, żeby zostawić lajka, a na eneba.com 3% taniej z kodem KRL. Moi drodzy, mamy nowe drzewko na Polskę, w którym ja zostaję prezydentem partii komunistycznej. Łukasz Kałach, prawda? Agent Kremla, zamach stanu, walka z burżuami, podatek progresywny, budowa nowych miejsc pracy, kult wodza, ryk wodza, fałda na ryj, kult fałdy, droga dla Polski, ultimatum dla Czechosłowacji i tak dalej, akuratny i sprawiedliwy mod. Więc zaczynajmy. Agencję Kremla trzeba stworzyć. Dobra, moi drodzy, pierwszy cel zrobiony. W Sosnowcu 25 pojawił się tajemniczy mężczyzna, Łukasz Kałach. Codziennie na ulicach Sosnowca Kałach przemawia do ludu, aby zachęcić ludzi do komunizmu. Wiele osób zaczęło się go słuchać i coraz więcej osób zostaje komunistami. Pojawiła się teoria, że Łukasz to tajny agent Kremla, który ma za zadanie wprowadzić komunizm w Polsce. Okej, Squirt. No i oczywiście zwiększamy tutaj popularność partii komunistycznej w Polsce. Zamach stanu możemy zrobić dopiero jak będziemy mieli 20% poparcia partii komunistycznej, więc zacznę sobie robić boosty do doktryn. Chwała Wielkiej Polsce. Moi drodzy, teraz robimy zamach stanu, co nie? Polska, poparcie dla partii KPP staje się większe i później będziemy robić walki z burżuami, bo tu mamy fabryki, nie? Darmowe i tak dalej. Moi drodzy, zamach stanu. Kałach zebrał wystarczającą ilość zwolenników, ludzie mają dość obecnego rządu w całej Polsce. Rozpoczęły się zamieszki. Mościcki, wiedząc, że nie da rady, z armią pewnie tu jest Kałacha, udał się do dymisji. Świetnie, Łukasz Kałach przejął władzę. Ty, ale ja mam pseudonim Agent Kremla i mam miejsce dla agentów plus jeden i wyjątkowo duży kontrwywiad. Czas modernizacji agencji. Zostałem naprawdę agentem Kremla. Dobra, towarzysi, bracia i siostry, zrobiliśmy już wystarczająco dużą ilość celów i teraz idziemy w ryk wodza i kult fałdy i później będziemy wybierać drugie dla Polski. Wybiorę front rewolucjonistyczny, ale z komuchami będę razem w zespole, no bo wiecie, swój do swego po swoje, swój swojego zrozumie, nie? Dobra, moi drodzy, robimy powoli dywizję. Teraz robimy ultimatum do państw bałtyckich. Litwa, Estonia i Łotwa dostaną ultimatum. Jak się nie zgodzą, no to wiecie, o co chodzi. O kurde, zapomniałem jeszcze rozwiązać frontu rewolucyjnego i schować się pod płaszczem ZSRR, bo inaczej Niemcy będą miały do mnie problem. Moi drodzy, Łotwa, Litwa się zgodziła, no i Estonia z tego co widzę też, na przyjęcie, moi drodzy, naszej prośby aneksji. No i teraz idziemy w ultimatum dla Czechosłowacji. Zobaczymy, co Czechosłowacja zrobi. Poczekajmy. Ty, widzusie, Czechosłowacja się zgadza na podporządkowanie Polski. Zdobyliśmy władzę w Słowacji i Czechy zostały podporządkowane Wielkiej Polsce Nieśmiertelnej. Oczywiście czerwone Czechy. No i teraz idziemy w wojnę z El Fascistico. Wow! Moi drodzy, Czechosłowacja wypowiada wojnę mi. Nie wiem, co się dzieje, ale mnie atakują. I muszę wezwać CCCP, towarzysi. Wzywam ich do wojny i po prostu zapomniałem, że ja mam jeszcze tereny Litwy. Kurka wodna, no. No, będziemy się starać tutaj, że tak powiem, troszkę chociaż popchnąć. Troszczuńkę dosłownie popchnąć. Bo z tego, co widzę, to... Ty, Sowiet! Help me! Towarzysi, bracia i siostry, pomogicie! Towarzysz komuch, pomogić mi! Pomóż mi, błagam cię! Królewiec zajęty... Boże, bajpeda jeszcze! Kurde, Czechy skapitulowały! Boże, ale śmierdzący serek, nie? Oj. Dobra, na szczęście 20 dywizji... 29 dywizji, szybko. Panowie, błagam, na ziemię. Panowie, proszę, ciebie, pokonaj ich w katle. Dobra, mam nadzieję, że my sobie teraz poradzimy, nie? Dobra. Kurde, oni port odzyskali, nie? Zaraz tu posiłki przyjadą. Znaczy, przypłyną. Jak można jechać po wodzie? No chyba, że masz ogromną fałdę. Towarzysze, błagam was, zajmijcie Lipową. Czyli Pawę. Towarzysi, bracia i siostry, mamy to. Dobra. Niemiaszki było okrążone i teraz wszyscy na front ruszajcie. Na front ruszaj, hopie. Weża, masnami. No i moi drodzy, typowo, teraz oczywiście będziemy robić massacration of them. Ty, Sowieci mi dają 42 dywizje, nie? Czaisz? Super. Dostałem 42 darmowe sowieckie dywizje, które właśnie przybiegną i będą walczyły w imię Wielkiej Polski. To mi się podoba. Ty, Włosi przyszli tutaj na front i oni myślą, że oni będą walczyć ze mną. Śmiechu warte. Ale beznadziejne są te sowieckie dywizje, jasny gwint, nie? Niemcy dominują w powietrzu? Kurde, ja nie wystawiłem jeszcze swoich 100 myśliwców międzywojennych. No i kończy się dominacja Niemiec. Tego właśnie w koju nie rozumiem i nienawidzę tych bezmyślnych desantów, nie? No i zdesantowali się Włosi, czajcie? Oni tu płynęli z Rzymu, moi drodzy, żeby po prostu się zdesantować, no i teraz padną, jak nopsy. Co teraz? Chwała Wielkiej Polsce. Za niedługo prawdopodobnie Sowieci powinni wypowiedzieć wojnę Niemcom. W sensie Niemcy powinny wypowiedzieć wojnę aliantom. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie? Bo prawdopodobnie wtedy cofną dywizję i tak dalej. My wspieramy komuchów w USA, później będziemy mogli zrobić wojnę domową w USA w ogóle. A na końcu zrobimy czerwony świat, czyli dostanę kory na całą ziemię.
Boże, kochany, w Litwie mi się zdystantowali. Jasny gwincior, nie? Trzeba się ratować. No i zobaczcie, odcięłem ich tutaj w porcie w Rydze i oni teraz powinni mieć attrition. Ty, oni wyszli z tego, dobra. Powinno nam się udać to zdobyć, nie? No. I zobaczcie, ile dywizji amerykańsko-niemieckich zostało okrążonych, nie? Nie, przepraszam, mam dzisiaj jakąś padaczkę umysłową. Włosko-niemieckie dywizje padły właśnie. O! I want it that way, kurde. Nie wiem, że oni ciągle mi się desantują, żebym ja im wybijał po połowie armii, nie? Ciekawe to jest nawet. Węgry dołączyły. O mój Boże, kochany, nie? I want it that way, dosłownie. Węgrzy, wszyscy przeciwko mnie są, nie? Wszyscy. Jeszcze niech Sowieci zrobią Włocha i zmienią stronę. Już będzie dosłownie wspaniale, nie? No i wezwali Węgrów, nie? Jezus, w ostatniej sekundzie udało mi się uratować front. Dobra, będzie git raczej. Udało mi się. Nie straciłem ani jednej prowincji, nie? Jezus, desantowali mi się na Danzig, nie? Boże, co się dzieje z tymi ludźmi nie tak? Boże, to musicie ich zniszczyć, Fizowie, nie? Dobra, udało mi się pokonać to zgromadzenie na Przybałtyku. Dobra, trzeba teraz Gdańsk odbić, bo widzę, że nie idzie zbyt ciekawie. Gdańsk wraca w niemieckie, w polskie ręce. Mam to. Jest mój. Danzig i Spolisz. Gdańsk tylko polski, moi drodzy. Nie wiem, ten Gdańsk to się broni naprawdę jak 41, nie? Bo ja mam po 17 breakthrough. Ale ja ich wymęczę prędzej czy później, spokojnie, nie? Kiedyś im braknie organizacji. Za 5 czy za 10 lat, ale im braknie, nie? Proszę bardzo, Gdańsk jest nasz, dziękuję. Dobranoc. Dobra, moi drodzy, to jest to, na co praktycznie czekałem, bo musiałem się teraz zbroić. Francuzi i alianci dochodzą do wojny z Niemcami. No i po prostu my czekamy, aż Niemcy zaczną wycofywać gdzieś swoje dywizyjki, kochane, żeby się bronić albo atakować. No i subcio, Grecy w kominternie. Nareszcie, moi drodzy, alianci tak zmanipulowali Niemcy, że teraz możemy wjeżdżać jak do siebie, nie? No, Deutsche po dwie dywizje na kratce, bo resztę muszą bronić Włoch i tutaj w ogóle Bałkan, no bo, no wiecie, jest dym. Teraz moje dywizje mogą masowo wejść sobie do Rzeszy, jak chcą, nie? Siema, siema. Tak się właśnie gra. Easy mode on, moi drodzy. Hearts of Iron. Boże, już się nie mogę tego DLC-ka, widzowie, doczekać. Tak serio wam powiem. Będzie zmiana rozpiętości. Wszystko będzie, nie? Moi drodzy, teraz jest najlepsze, bo teraz prawdopodobnie pokonam... O, Rzesza Niemiecka przeciwko mnie spiskuje. Teraz prawdopodobnie pokonamy wąsatego diabła i później będziemy musieli ruszyć na Sowieta i wybudować flotę. Flotę, która podbije aliantów. A wiecie co? Alianci są mega silni, ale... USA jest w wojnie z Japonią i mam nadzieję, że nie dołączy do aliantów jednak. Alala, I love you! Dobra, moi drodzy, zrobiłem ankietę, która wam się teraz pewnie wyświetla. Czy anektujemy tereny zdobyte, czy je papetujemy? No i wszyscy zagłosowali, moi drodzy, na aneksję tych terenów, no więc je będę anektował. Ku chwale Wielkiej Polski oczywiście. Zajmujemy wszystko. Nasze kresy, nasze tereny. Nasza Polska, nasza ziemia. No i moi drodzy, teraz robimy wywołanie wojny domowej w USA. Będziemy wywoływać wojnę domową, moi drodzy, w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, co się tu wydarzy ciekawego. Towarzysze, komraci, właśnie kończymy robić cel wywołanie wojny domowej w USA. 70, dzień dobry, mamy to. I teraz robię czerwony, moi drodzy, świat, czyli... Wszyscy, cały świat jest moim korem. Każdy region na świecie jest regionem narodowym Polski. I wiecie co? Stany Zjednoczone dołączyły do chińskiego frontu rewolucjonistycznego, a komuchy dołączyły do komuchów, czyli do nas. Czajcie to? Więc muszę pomóc Japonii wygrać wojnę z Chinami, bo inaczej nie będzie tutaj konferencji pokojowej. Śmiechu warte. Jak zrobiłem, moi drodzy, czerwony świat. Ty, rzeczywiście, wszystko jest moim korem na świecie. Czy ZSRR jest moim korem? Tak. Francja, cały świat jest moim korem, moi drodzy. Mamy to. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Teraz wystarczy zablokować, moi drodzy, zacząć produkować łodzie podwodne. Jestem, moi drodzy, pierwszym człowiekiem, który utworzył wspólnotę. Moi drodzy, Republika Socjalistyczna Obojgów Narodu. Odrodzenie, moi drodzy. Dokładnie tak. Chwała Wielkiej Polsce. Moi drodzy, czas uderzyć na aliantów. Mam cel na Francję i mam cel na Wielką Brytanię. Uderzamy na nich. Uderzamy na aliantów. To jest ten moment właśnie w tej chwili, nie? Tylko trzeba, musi jeszcze Holandia i Belgia wezwać wezwanie do wojny. Przyjąć w sensie, nie wezwać. Dobra, Belgia i Holandia. Belgia wezwała wezwanie, więc no muszę dalej czekać jak Nobs, aż Holandia wezwie, nie? Weźmie wezwanie. Norwegia nawet wzięła wezwanie, a Holandia nic, nie? Nie, no ja nie wierzę w tych ludzi po prostu, w tą grę. Oni nie powinni z automatu tego zaakceptować? Dobra, no to wejdziemy do Francji przez Włochy, nie? W takim bądź układzie, z tego co widzę. Uderzyliśmy na nich, Sowieci widzę mnie dzielnie wspierają w mojej potyczce z aliantami. I na szczęście USA jest komunistyczne, więc może tym razem będzie lepiej. Żebym ja przez Włochy do Francji wchodził, śmiechu warte. Boże, dzięki Bogu, że mam kory na cały świat, to mogę zacząć uzasadniać cel na Holandię. Jezus, ale śmierdzi ta gra, nie? Nie, ja nie wierzę, to jest typical gra w hoja. Wybadałem wszystko, nie wybadałem technologii do desantu. Boże. Boże, nareszcie, nie? Francuzi już mi się wbili w połowę Francji. Nareszcie mam cel na tych. Co jest? Czemu oni nie są połączeni frontami? O, nareszcie mogę uderzyć, moi drodzy, nie? Nareszcie. Mogę ruszyć na Francję. Musiałem ręcznie uzasadniać cel na Holandię. Czajcie to? Wyobrażacie sobie sytuację, w której Holandia podczas II wojny światowej dołącza do aliantów. Dołącza, przepraszam, do aliantów. I Adolf czeka z wypowiedzeniem 60 dni, żeby po prostu wejść do Holandii. No nie, to jest przepiękne, nie? Po prostu.
Ty, ja ich, uda mi się ich okrążyć zaraz. Ty, udało mi się ich okrążyć. Spoko. Ojojoj, ojojoj, zaraz Francuzów mi tutaj braknie w górach. Ojojojojoj. Czy coś się stało, że panowie się zaczęli wycofywać? Dobra, panowie, do przodu. Dobra, trzeba zebrać lotnictwo też. Będziemy walczyć do ostatniego Polaka w powietrzu. Jezus, 4000 maszyn wsparcia, nie? A jeszcze desantów nie mam wyszukanych. Śmiechu warte. Dobra, ale przez Belgię to powinniśmy przejść właśnie przez Holandię tak na łatwym, nie? Przygotowałem 63 łodzie podwodne, więc też będzie łatwo to raczej zdobyć. Okej, moi drodzy, Belgia kapituluje. Tak jak kiedyś powiedziałem to oczywiście, jako fachowiec, belgioniści kapitulują w Eisenhower. No i moi drodzy, wjeżdżamy teraz już do Francji na pełnej bombie, nie? Totalnie pełna full profeska. Wiecie co, najzabawniejsze jest to, że to są moje kory, więc ja zdobywając te tereny nie dostaję kompletnie tych, nie? Bo ja mam kory na cały świat. Chłopy mi się nie buntują po prostu, nie? Chłop do chłopa się nie zbuntował, jak go podbił. Śmiechu warte. Ej, jestem szczęśliwy, potrzebuję skapitulować UK i Francję, żeby była konferencja pokojowa, więc chyba super. Znaczy, byłoby super, gdyby nie fakt, że nie mam wyszukanych desantów i nie mogę się zdesantować na UK, moi kochani, nie? O kurde, jakie komunistyczne jugosławskie partyzanty. Chciałem je zajść od tyłu. Widzieliście to, widzowie? Oni dołączyli, żeby mnie zniszczyć, ale ja im pokażę, jak prawdziwy prywaciarz obchodzi się z Jugosławią, nie? Ty, ale po co pokonywać Jugosławię? Jeżeli Anglicy są w Jugosławii, to nie są w Anglii, więc po co ich atakować? Stop! Niech stoją w Jugosławii Anglicy. Po cholerę ruszać z ofensywą? Proste. Dobra, moi drodzy, to jest chwila prawdy. Puszczamy desant cały czas, ale zbieramy nasze potężne floty. Każemy im robić patrol na La Manche. Bo w La Manche chyba jest pusto, po bombardowaniach, nie? Bombardowania na La Manche chyba mi wyczyściły sytuację z niszczycieli i tak dalej, nie? Zobaczymy zaraz. Desant jest cały czas puszczony. Dobra, płyną moje okręty. Dobrze, zielono jest, zielono na La Manche. Kurde, źle jest na La Manche. Źle się dzieje, widzowie. Jezus, ja się zastanawiam, dlaczego nie mogę zdominować ich w powietrzu? Ja mam 400 fabryk, nie? 100 fabryk w myśliwce, 100 fabryk w myśliwce i jedziemy, moi drodzy. Jest! Jest, moi drodzy. Lecimy. Mimo, że jest tyle angielskich flot, nasze dywizje pokazują, że potrafią walczyć. Chwała Wielkiej Polsce, moi drodzy, i wielkiemu desantowi morskiemu. Oczywiście, dobra, Jugosławia kapituluje, nie liczy się. Wylądowały tylko 3 dywizje. Jezus, w Dover stoi 20 dywizji, chłopie, nie? Nie, no to jest niemożliwe, stary. 24 dywizje stoją w Dover. Boże kochany, co się tu stało, nie? 24 dywizje stały na jednej prowincji, stary. I one wszystkie wracają do Dover, nie? Ja pierdzielę, co? Moi drodzy, jeżeli 24 dywizje stoją w Dover, to znaczy, że 24 dywizje nie stoją w Portsmouth i Plymouth, więc wydaje mi się to całkiem dokładnie. Jeżeli oni nie stoją tutaj, a w Plymouth coś stanęło, może nam się uda nawet zdominować, zobaczymy. Okej, wylądowaliśmy, płyną posiłki, czy panowie mogą się zacząć rozchodzić jak szarańcza po prostu po tej Anglii? Dziękuję bardzo. Dobra, mamy to. Yeah, all I ever wanted was London. Wspaniale, moi kochani, wspaniale. Żeby była konferencja, musi skapitulować jeszcze indyjskie Cesarstwo Brytyjskie, przecież go wcześniej nie było. O Boże, i myślicie, że ja się będę przez Iran orał? Ty, skapitulowali? Co jest? Chiny skapitulowały i komunistyczne Chiny czerwone są marionetką Japonii? Ciekawie. Ło, Japończycy, go Japonia, nie? Jezus, Japonia, jakby ci się udało, to jesteś szefem. Ty, dobra, udało mi się Anglików rozjechać. Zobaczymy. Dobra, moi drodzy, muszę dotrzeć do tego, do brytyjskiego cesarstwa, więc postanowiłem, że podbijemy po prostu Iran po drodze, no bo no to jest najlogiczniejsza opcja, bo Iran ma z 8 dywizji maksymalnie, więc raczej nas tutaj nie zatrzyma pomimo tych gór, nie? Ta irańskie dywizje 1500 defa. Chłopiec, o czym my w ogóle rozmawiać tutaj? Teraz. Dajcie im samoloty, chłopiec. Dobra, ale powinni się przebić na masę, nie? Raczej. Jaki wódz, taka dywizja rozpiętości, nie? Więc raczej będzie git. Raczej powinniśmy ich zniszczyć. India będzie upadała też, nie? Jak podbije Indię, przekażę ją dla Japończyków w 100%, bo zasłużyli, nie? Nareszcie, moi drodzy. Czy to będzie aneksja? Tak. Anektujemy całe Czechy, moi drodzy. Są moje. Polska zaanektowała Czech. Wreszcie zrównaliśmy się z nimi poziomowo. Ty, no i Indie skapitulowały i nie ma konferencji. Bo Meksyk jest, mamy to. Bratan. Mamy to. Alianci pokonani, moi drodzy. Jedzeni. Zjadłem ich jak chciałem. Komuna dominuje, nie? Ale trzeba jeszcze obalić fałszywych komuchów, nie? Czyli Amerykanów, moi kochani. Ty mam z kimś wojnę? Nie. Nie, to jest już po prostu mistrzostwo świata w tej grze, czajcie? USA nie chce dołączyć do wojny, bo ma niebezpieczne granice z przeciwnikiem. Z Kanadą, która ma 12 dywizji, a ja tu przysłałem 60, żeby ich rozjechać, nie? Nie, no to się nie dzieje po prostu. To się nie dzieje. Ja śpię. Po prostu ja jestem uśpiony. Ja śpię. To jest niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe. Dobrze, że mam tu kawałek terenu, nie? Bo ja bym się popłakał, gdybym ja musiał czekać 16 godzin, żeby USA zaakceptowało wezwanie do wojny. Padaj! Padaj, demonie kanadyjski! No, Vancouver zajęte! Jest! Jest! Mamy to, Boże kochany! Myślałem, że się tu popłaczę. Mamy to, moi drodzy. Ale lag, halo? Pomocy? No i nareszcie możemy, moi drodzy, opuścić frakcję z komuchami. Boże, jest! Udało się. Swój do swego po swoje, moi drodzy.
Odbierz Bobrujsk, towarzysi. Racja jest siostry kapitalistycznej propagandy. Nareszcie. Mamy to, towarzysze. Wreszcie swój do swego po swoje, można tak powiedzieć. Wchodzi. No i ciekawi mi po prostu z czystej ciekawości, czy Sowieci będą w stanie wytrzymać. Oj. Sowietom chyba puszczą zwieracze, wiecie, po tej ofensywie. Takie mam jakieś dziwne wrażenie. Z racji z tego, że będziemy mieli dominację powietrzną. Też całkowitą. Ty, z czystej ciekawości to wiecie, że znowu USA nie przyjęło wezwania do wojny. Ja sobie po prostu stoję i czekam. A Związek Radziecki będzie za chwilę upadał, bo moje dywizje już naprawdę przepruły całe linie frontu i Związek Radziecki w jednej ofensywie stracił 1 000 000 ludzi i te straty cały czas rosną, nie? Do góry. No spoko. Ty, powiem wam, że oni nie przyjęli wezwania do wojny, moi drodzy, ale wyskoczyły im bunty w Stanach Zjednoczonych. Ciekawie. O, mam problem z przejęciem tego. No tak się składa, że mam 600 okrętów podwodnych, nie? Więc mogę sobie pozwolić na co nieco. O Jezus, ale tu będzie zniszczenie totalne. Do widzenia. Boże, ale oni wyparowali, nie? To dosłownie była sekunda i chłopy znikły. A z Sowietami, no powiem wam tak, no idzie jak idzie. Szło jak szło, żeby tak powiedzieć to. Przebijamy się, moi drodzy, ciut wolniej, tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem dlaczego. Ale tak czy inaczej, dominacja powietrzna i wszystko jest ten. Sowieci stracili 10 milionów ludzi. Wiecie dlaczego? Bo ich po prostu frontalnie atakujemy tymi dywizjami. One wypalają wszystko. Żeby była konferencja, musi skapitulować USA, które nie jest w wojnie. To też jest w sumie ciekawe, nie? Ale tu mi się udało do Turcji wejść, więc chyba spoko. Tu będzie w Grecji za niedługo, powinna być dominacja. Więc panowie, dajcie im tutaj trochę powietrza więcej. Po Wielkiej Polsce, dokładnie. W Turcji będzie zwycięstwo całkowite. No, i dopiero teraz armia turecka dostaje posiłki, moja, świetnie. O, super. Nie no, Sowieci widzę rozbicie, dobra, Stalingrad nasz. Nie no, tutaj to już jest praktycznie game over, moi kochani, nie? Pięknie, rozjechani jak krokiety. No i super. Nareszcie doszło zaopatrzenie do moich dywizji, mogą ruszyć do ofensywy. Mam tyle, moi drodzy, samolotów, że muszę je rozmieszczać jeszcze w połowie Polski, nie? I one nie mogą w ogóle brać udziału w walkach. To jest fajna sprawa. Jeszcze lotniska z Turcji są używane. Wspaniale. Okej, dobra. Grecja też padła. No przez Turcję się teraz przejedziemy, bo tutaj są w ogóle jakieś jednostki chyba amerykańskie też i one w ogóle nie walczą, tylko cierpią attrition po 40%, co ciekawe. No i dobra, no. Już nie mogę się po prostu doczekać, aż zanektuję Sowietów, bo już po prostu mam dość Polski, nie? Naprawdę, mam dość Polski już. Wolę zagrać w Modern Day of Vanuatu po raz kolejny, nie? Bo to już w sensie będzie coś innego niż Polska. Mam dość. Chwała Modern Day. ZSRR kapituluje i straciło 166 tysięcy broni, nie? WWA, moi drodzy. I musisz skapitulować teraz USA i Turcja, żeby była konferencja pokojowa, a USA nie walczy. O, ty, kapitulacja. Super. Mamy to, moi drodzy. Tu jeszcze widzę, Japonia na mnie zaczęła uzasadniać cel. Ta, ale no powiem tak, bić się znowu z Japończykami, obsrać ich subami i desantować się to. Moi drodzy, Republika Socjalistyczna Obojga Narodów zwyciężyła. Mamy to. Dominacja nad całym światem. A w Wielkiej Polsce, co dużo mówić. No i tutaj macie, co by się działo, gdyby po prostu, gdybym rządził w Polsce, nie? Wygralibyśmy i rządzilibyśmy całym światem. Pozdro.